Połóż się na trawie spokojnie, nie kręć się, odpocznij i się zorientujemy, czy sobie czegoś poważnego nie zrobiłeś. Nie ma co wstawać, masz czas. Nie, ale wiesz co, no coś tam tego, no ale spadłem na kręgosłup i na nogę, kurwa. Najgorzej, że miałem cygara, jak kurwa dostałem tym cygarem, kurwa, w nogę. Najgorzej chyba tu. Ale plecy nie. Plecy. Ale zdarza to już nogą? No chyba tak. Znaczy, wiesz co, proponuję, żebyś 5 minut posiedział nieruchomo, żeby nie zdejmować zbroi, no, nic nie oglądać. Jeżeli jesteś przytomny, nie czujesz, nie masz żadnego mrowienia, nic takiego. No. Czujesz palce nóg, możesz poruszać, tak? Okej. Okay. A w barku możesz palcami, upadłeś na lewą stronę, tak? Na tą stronę chyba upadłem, no bo tak mi się wydawało. No. Jak tam lewa ręka? Palcami? Nie, nie, ręka tu spoko, nie? Okej, okay. Możesz podnieść barki do góry? Okej, okay. Czy obojczyki wyglądają okej? Okay. A jak czujesz jakieś złamanie w nocy? Nie, po prostu spokojnie. Wiesz co, wygląda to, że sobie kuku dużego nie zrobiłeś, ale posiedź sobie spokojnie. Nie, myślę, wiesz to, że tym cygarem pieprzonym dostałem w nogę. No. Lecia.